Rozmowa dnia. A w naszym studiu Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Witamy serdecznie, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Widzieliśmy pana w szatni. No, cieszyłem się razem z piłkarzami i z panem prezydentem. To był bardzo dobry mecz. W szatni po meczu Polska-Irlandia, to powiem. No, tak podejrzewałem, że pan redaktor o tym myśli, bo to, tak, z tego co sobie przypominam, ostatnio byłem w szatni tak właśnie piłkarzy. Ale dostał pan jakąś koszulkę od kogoś? Nie, nie mieliśmy ani prezentów dla piłkarzy, ani piłkarze dla nas. No, po prostu poszliśmy pogratulować, wspólnie cieszyć się z nimi. No, duży sukces i bardzo cieszę się. Mamy taką dobrą drużynę. Właściwie taką największą wartością to jest dobra drużyna. Takie zgranie i świetnie zorganizowana zespołowa. To ja o piłce, a marszałek znowu o polityce. Nie, nie, ja cały czas myślę, to oczywiście, że ja też myślę o polityce, ma pan rację, wiem o czym pan myśli, o tym samym myślimy, też myślimy o drużynie biało-czerwonej, bo tak nazywaliśmy drużynę pani premier Beaty Szydło i jeśli już przechodzimy na grunt polityczny, to faktycznie mamy również świetną drużynę biało-czerwoną. Na grunt polityczny zaraz przejdziemy, ale jeszcze chciałem dopytać o tą Francję. Tak. Rzeczywiście jest tak, że poza stadionami to tam atmosfery Wielkiego Święta nie ma, że Francuzi mają dosyć tych mistrzostw, że irytuje ich to, że wszędzie uzbrojeni policjanci i specjalsi, że tak już, żeby się to skończyło i żeby wszyscy... Panie redaktorze, trudno jest mi ocenić atmosferę. Byliśmy tylko na meczu. Mogę powiedzieć o tej atmosferze, jaka panowała na stadionie. Stadion mały, kameralny i atmosfera była wspaniała. Przed stadionem ta atmosfera już zupełnie inaczej wyglądała, bo faktycznie środki ochrony są, bezpieczeństwa są widoczne i to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, że te mistrzostwa przebiegają w spokoju, a sytuacja we Francji, no, akurat podczas tej krótkiej wizyty naszej na stadionie, na meczu, nie była naszym celem i trudno mi powiedzieć, jak wygląda tak od wewnątrz ta sytuacja. A propos środków bezpieczeństwa, przed nami Światowe Dni Młodzieży w Polsce, też impreza podwyższonego ryzyka i podwyższonej troski, jeśli chodzi o służby, wszelkie służby, tak to powinienem podsumować. Czy decyzja o wysłaniu polskich żołnierzy na wojnę z państwem islamskim nie podnosi nam zagrożenia terrorystycznego przed Światowymi Dniami Młodzieży? W moim przekonaniu nie, absolutnie. To jest nasz obowiązek i bardzo dobrze, że tak się stało. To jest zupełnie naturalne, oczywiste, że Polska będzie brała jako już koalicjant w walce z ISIS i tak być powinno, to jest zupełnie naturalne i bardzo dziwi mnie to, że opozycja w tej chwili wysuwa takie argumenty. Tym bardziej, że to było zupełnie do przewidzenia i naturalne, że Polska będzie brała udział. Jakiś udział. To nie jest udział bojowy, to jest udział jedynie w szkoleniu, udział w patrolach. Podstawowe działania, które no, wynikają z zawartych porozumień. Natomiast podnoszenie przez Platformę i Nowoczesną, bo inne partie zdecydowanie mają inne zdanie tego argumentu, świadczy o tym, że to, tak jak zapowiadał Grzegorz Schetyna, Platforma jest opozycją totalną. Co byśmy nie zrobili, będzie krytykowane i będzie poddawane wielkiemu atakowi. Także ja nie dziwię się, że Platforma Obywatelska atakuje, natomiast dziwię się, że to robi merytorycznie, bo nie powinni tego robić. To o stanowiska Nowoczesnej zapytam Adama Szłapkę, który pojawi się całkiem niedługo, bo o 8:15 w sygnałach dnia w Radiowej Jedynce. Ale to nie jest tak, że tylko opozycja ma pewne wątpliwości. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Wojciech Szewko, na pewno znany panu, albo jeśli nie osobiście, to na pewno z występów medialnych, skomentował tak na gorąco tę decyzję, mówiąc: niech nikomu się nie wydaje, że to ujdzie niezauważone po stronie państwa islamskiego i wspierających ukrycie państw. Panie redaktorze, do Światowych Dni Młodzieży jesteśmy przygotowani naprawdę bardzo dobrze, bardzo starannie, również do szczytu NATO. Wiem, że te przygotowania trwają od początku, właściwie od początku, od przyjęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. To nasz jeden z priorytetów. No, najważniejsza rzecz, zachowanie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa szeroko rozumianego, a bezpieczeństwa również podczas tych uroczystości. I zapewniam i pana redaktora i państwa, że wszystko zostało zrobione, co można było zrobić, tak aby te dwie bardzo istotne, bardzo ważne i dla Polski, i dla Europy, i dla świata również uroczystości w Polsce, uroczystości, no, te wydarzenia, bo to są wydarzenia, te dwa wydarzenia były bezpieczne. Dzisiaj wyniki ciekawego sondażu w Rzeczpospolitej. Instytut Ibris zapytał na zlecenie tej gazety Polaków, które z państw Unii Europejskiej jest największym sojusznikiem Polski. Najwięcej wskazań padło na Niemcy, 32%. Drugie miejsce Węgry, 20%. Dopiero trzecia Wielka Brytania, 12,5%. Reszta wskazań to właściwie gdzieś tam poniżej 10 grubo się lokowała. Tymczasem chyba, jeśli idzie o gabinet Beaty Szydło, to te priorytety są odwrotne. Najbardziej liczymy na Wielką Brytanię, a wobec Niemców jesteśmy już trochę bardziej sceptyczni. Panie redaktorze, rząd premier Beaty Szydło, moja formacja polityczna i nasza polityka zagraniczna jest nastawiona na dobrą współpracę z wszystkimi krajami europejskimi. Nie mamy preferencji. Przejmujemy w tej chwili od lipca przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. To też bardzo ważna instytucja i tu chcemy być bardzo aktywni, ale jesteśmy aktywni w całej Europie i pan prezydent odwiedza przecież wszystkie kraje, spotyka się z przywódcami wszystkich państw, które będą brały udział w szczycie NATO. Także tutaj nie mam żadnych preferencji. My chcemy utrzymywać bardzo dobre relacje z wszystkimi krajami. Chcemy, żeby nasz głos Polski był dobrze słyszany w Europie i to jest nasz główny cel. Chcemy prowadzić taką zrównoważoną politykę międzynarodową i jestem przekonany, że nam to się udaje. Z punktu widzenia polskich interesów ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie dla nas korzystne, niekorzystne? No, wszyscy bardzo z uwagą wielką śledzimy to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Już w piątek za kilka dni będziemy wiedzieli mniej więcej o tej godzinie, bo rozmawiałem niedawno, bardzo długą rozmowę przeprowadziłem z nowo mianowanym ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce. Rozmawialiśmy oczywiście głównym tematem. To było referendum, które za kilka dni przed obywatelami Wielkiej Brytanii. Ja mocno trzymam kciuki za tym, aby Wielka Brytania została w strukturach Unii Europejskiej. Taką mam nadzieję, że tak się stanie. Choć oczywiście każdy scenariusz jest możliwy. Podczas spotkania z szefami parlamentów Grupy Wyszehradzkiej rozmawialiśmy, bo z kolei Słowacja przyjmuje prezydencję w Unii Europejskiej od lipca i to przed nimi będzie takie główne zadanie w organizacjach pracy, jeśli zdarzyłoby się tak nieszczęśliwie, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Ja jestem optymistą i mam nadzieję, że zostanie. Ale to też nie jest tak, że Wielkiej Brytanii bardzo nie podoba się Unia Europejska jako taka. Nie podoba się przede wszystkim, myślę, wielu zwolennikom tak zwanego Brexitu to, w jaki sposób Unia Europejska funkcjonuje, w jaki sposób jest zarządzana. I to jest temat, który nas też dotyczy. Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, cały czas rozmawiamy o przyszłości Unii Europejskiej. Oczywiście w tej chwili wstrzymaliśmy oddech i ta rozmowa, do tej rozmowy wrócimy po wynikach referendum, bo to będzie determinowało później to, w jaki sposób będziemy pracowali nad przyszłością Unii Europejskiej, rozmawiali. Są różne koncepcje. W moim przekonaniu Unia Europejska, jest to tak również i rząd pani premier Beaty Szydło mówi o silnej Europie przez silne państwa, silnie ze sobą i współpracujące. Nie jesteśmy za federalizacją i bardzo cieszę się, bo ja rzadko w mediach chwalę pana Donalda Tuska, ale muszę powiedzieć, że również wyraził podobną opinię do naszej niedawno, co mnie bardzo cieszy. Xi Jinping, prezydent Chin, przyjeżdża do Polski. Czy to rzeczywiście ma być tak przełomowa wizyta? Ja wiem, każdej ekipie zależy na tym, żeby jak przyjeżdżają ważni zagraniczni politycy, przedstawić to jak najlepiej, mówić o tym, że przełomowe umowy będą podpisywane. Ja myślę, panie redaktorze, że przełomową wizytą była wizyta Andrzeja Dudy w Chinach i to taka bardzo otwierająca naszą współpracę. Już teraz podczas wizyty pana prezydenta Chin w Polsce dojdzie do podpisania, zresztą tu państwo przed chwilą mówiliście na antenie, do kilkudziesięciu ważnych, niezwykle umów handlowych, gospodarczych, przemysłowych. Także to bardzo ważna, istotna wizyta razem z panem marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Podejmujemy śniadaniem pana prezydenta dzisiaj, także bezpośrednio po naszym spotkaniu już będę się przygotowywał do tego również i dla nas ważnego spotkania. To jest ważne spotkanie dla Polski i dla dobrych relacji między Polską i Chinami. To wielki partner gospodarczy i mamy nadzieję jesteśmy nawet przekonani, że ta współpraca przyczyni się do rozwoju Polski. To proszę przekazać w takim razie na tym spotkaniu, że sygnały dnia zapraszają następnym razem. Zesinhao po chińsku, sygnały dnia. Może pan nawet wykuć na blachę. Dobrze. Zesinhao. To ja może podam kartkę po tym, żeby... A w Zesinhao gościem był dziś Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Siesie. Siesie, to jest dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. 6:24. Radiowa Jedynka.